Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Przy drinku rozmawia się łatwiej, a przy dwóch tym bardziej. Dlatego gospodyni programu, jej perfekcyjność, swoich gości zaprasza na intymną rozmowę przy ich ulubionym drinku. Będzie trochę o pracy i karierze, ale przede wszystkim o życiu prywatnym. Co u nich słychać, jak im się powodzi, jakie mają plany, no i dlaczego ten drink jest ich ulubionym. W każdy wtorek o 22, gdy grzeczne dzieci poszły już spać, zapraszamy do słuchania i oglądania. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Jest kilka minut po 22, jest wtorek, ja mam głos schrypnięty, ale to nie stoi na przeszkodzie temu, żebyśmy się spotkali oczywiście w programie Jej Perfekcyjność. Zaprasza na drinka, dobry wieczór, witam was serdecznie. O! Brawo, na dzień dobry nawet. Ja oczywiście jestem jak zwykle, ale nie jak zwykle, bo dziś wyjątkowo jest z nami pani Katarzyna Lubnauer. Dzień dobry, witam. Mam mówić, że z Nowoczesnej czy z Koalicji Obywatelskiej? Nowoczesna, Koalicja Obywatelska, oba. Dlatego, że jestem w dalszym ciągu członkiem Nowoczesnej, wiceprzewodniczącą Nowoczesnej. Tak. Natomiast poza tym jestem wiceprzewodniczącą klubu Koalicji Obywatelskiej. Zawsze drugie skrzypce? Nie, no byłam przewodniczącą Nowoczesnej. Nie, żartuję oczywiście. Zaczniemy od drinka oczywiście wybranego, bo dla tych, którzy pierwszy raz oglądają, chociaż nie wiem dlaczego. Drinka zawsze wybiera... To zgadza się. Do nadrobienia macie 6 lat programu, więc... Do dzieła. Jest wszystko oczywiście na YouTubie, na Spotify'u, na Apple Podcast, wszędzie. Będziemy pić Aperola Spritza. Tak. Ja jestem na tak oczywiście. Ja też jestem na tak z bardzo prostego powodu. Mamy środek zimy, w związku z tym dobrze wspomnieć o lecie. A nie ma innego drinka, który tak się kojarzy z latem jak Spritz Aperol. I to tak jest taka właściwie rzecz, która w Polsce ostatnie 3-4 lata jakoś tak mam wrażenie. No mi się kojarzy nawet z takim latem bardziej słonecznym trochę takie. Włochy, aha. Hiszpania. W innym miejscu trochę, okej. Okay. Ja tak, nie wiem, tak leję na oko, bo mamy takie nowe, ładne szklanki. Spróbuję teraz otworzyć. To jest taka raczej wersja bardziej hardkorowa, mocniejsza, bo normalnie to zwykle jeszcze jest tak zwany chlust wody gazowanej. Ja tego właśnie nie uznaję. Ja staram się raczej nie pić drinków, które mają... Nie chrzcimy drinków, rozumiem. Tak, 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 bo to szkoda po prostu dosikać. Ciekawa jestem, jak wygląda w tej wersji gin z tonikiem. Rozumiem. Dobra, mamy to. Uwaga, czy teraz mi się uda ładnie, czy nie? Stresu nie ma. Czyli to jest wspomnienie. Pamiętam jakieś... moje wspomnienie już z takiego bardziej dorosłego dzieciństwa, czyli jak już byłam pełnoletnia, jak miałam właśnie taką butelkę jakiegoś takiego wina, wtedy to były sowieckie gristoje, no bo to były te czasy. I jak właśnie otwierałam, wyszło mi bardzo dobrze, była jedna lampa w całym pokoju, trafiłam dokładnie w nią. Oczywiście, że tak. Dobrze, tutaj teraz... W związku z tym od tego momentu mam lekkie... Lęki. Lęki otwierając wino musujące. Nie ma co się stosować, dzisiaj się udało ładnie. Chociaż troszkę się wylało, o dziwo. Myślałem, że jest dobrze schłodzone i że się to nie wydarzy. Pomarańczkę oczywiście rzucam. Oczywiście. Wiadomo, świeżutka. No musi być słonecznie. Tak, 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 ale widzę, że sobie nie radzę znowu. To jest właśnie to. Ale to jest, no bo się mówię, drink, który w ostatnich latach dopiero zyskał popularność. A wcześniej? Co się pijało, nie wiem, na studiach? Na studiach? Na studiach to wina raczej, bo ja w ogóle lubię witrawne wina, półwytrawne, wytrawne. I chyba najbardziej. Piwa niespecjalnie lubię, w związku z tym nie lubię też wysokoprocentowych alkoholi. Tak naprawdę? Nie, nie lubię. To w polityce da się bez wysokoprocentowych? No da się. W dzisiejszych czasach chyba trochę rzadziej się pije te wysokoprocentowe. No ja... chyba, że się z palikotem coś pije. No tak, no tak, 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 rzeczywiście. Ostatnio widziałem świetną parodię tych jego właśnie nagrań, które robi teraz hurtowo, tak, promując tak. Swoje różne wymysły. Tak, mi się zawsze bardzo podoba, bo to jest skomplikowany przepis. Połączmy arbuza z kawałkiem fety, polejmy to odrobiną oliwy. Jakie to znakomite. I oczywiście później tego bierze jakąś wódeczkę swoją i mówi, ona no tak właśnie. Oczywiście świetnie pasuje, najbardziej na świecie. No dobrze, myślę, że mamy. Mamy to. To jest też taki bezpieczny drink, bo nikt nie dorzuci pigułki żadnej na przykład. Tak, a trzeba uważać. To też jest, dobrze. To jest, wszystkim ostrzegamy zawsze w lokalach lepiej uważać. A czy tutaj nikt nie sięgnie, a ja nie mam, a jakbym miał, to bym wziął, bo jestem chora, więc... Na zdrowie zatem. Na zdrowie. Coś mnie ciągnie. No ja ciągnie, ale muszę powiedzieć, że chyba trzeba jednak bardziej wyciągnąć, bo tak to trochę ten arbuz przeszkadza. Okej. No dobrze, czyli mamy pyszne drinki.
Jest ja wieczór, odpowiednia pora, dzieci śpią, tak, jak to mawiają. Właśnie o to chodzi. Dzieci. Tak jak pani miała takie małe dzieci, ale no. No ja mam całkiem dorosłą córkę. No właśnie, więc mogłaby do nas dołączyć, jakby się uprzeć. Ale myślę sobie właśnie o tym piciu w polityce, bo ja pamiętam, czyli to nie było tak dawno temu, bo polityką aż tak długo się nie interesuje w Warszawie tak bardzo, że jeszcze w restauracji sejmowej się pijało i to tak się pijało. Restauracja sejmowa w dalszym ciągu jest miejscem, nazwałbym, niebezpiecznym. To znaczy jest przyjęte, że nikt nikomu nie zrobi zdjęcia, tak. Nie pojawi się tam dziennikarz i pod tym względem. Ale w dalszym ciągu to już nie jest te czasy. Znaczy w ogóle hotel sejmowy zrobił się dużo spokojniejszy. Jak ja słyszałam też te opowieści, ja przyszłam przecież do Sejmu dopiero w roku 2015, tak. To też sobie wyobrażałam to trochę jako miejsce takie no bardziej rozrywkowo, tak nazwijmy to. Natomiast zdarza się, że tam słychać w pokoju, że ktoś obchodzi jakieś imieniny lub inną imprezę. I to czasami słychać, to czasami nawet wieczorem trochę przeszkadza, ale nie ma czegoś takiego, żeby człowiek czuł się, no nie wiem, że ktoś mu się wali w drzwi, prawda, bo akurat przechodzi w stanie wskazującym na spożycie. Nie widziałam też, tak jak to kiedyś na zdjęciach widzieliśmy, leżących na ziemi posłów, aczkolwiek no ostatnio słyszeliśmy o jednym z posłów PiSu, który się gdzieś... Było coś, tak. Na jakimś przystanku już zaniemógł, delikatnie mówiąc. Świetnie, dobrze na przystanku, to też chociaż dobrze świadczy o nim, że chciał jechać komunikacją. Dokładnie, że... Przepraszam, a nie samochodem czy rowerem swoim, bo rowerem się ostatnio zdarzyło z kolei Frankowi Sterczewskiemu. No właśnie, czyli jednak ten alkohol, tak sobie mówimy, miałem takie sytuacje, on cały czas gdzieś tam jednak jest obecny. Znaczy no alkohol u dorosłych ludzi nie jest, znaczy to jest tak, rozdzielmy dwie rzeczy. Alkohol, z którym ktoś może mieć problem i alkohol jako coś, co możemy, przypominając sobie wakacje, wypić jednego drinka. W związku z tym mam wrażenie, że w tej chwili, jeżeli patrzymy na to, jak to wygląda w restauracji, to jest to raczej te kilka kieliszków wina, które powoduje, że można spędzić w ten sposób wieczór, a nie picie do stanu takiego... Ten pan poseł jednak chyba gdzie indziej pił. Tak, raczej tak. Szczególnie, że tam znalazł się na Wilanowie, w związku z tym z Sejmu do Wilanowa ten na kawałek. Chyba by nie doszedł. A zastanawiam się nad tym, do takiej sytuacji, no bo jednak też ta restauracja nadal jest, tak jak pani mówi, takim bezpiecznym miejscem. Czy jest tak, że ma pani kogoś takiego na przykład z PiSu, z kim może pani sobie usiąść właśnie w tej restauracji i pogadać? Nie. To znaczy, to się chyba zmieniło, mam wrażenie, od kadencji 2015. Okay. Że za dużo złego się wydarzyło, za dużo takich jednak obrad nocnych, gdzie widzieliśmy, że to prawo jest łamane, za dużo złych słów, za dużo takiego chamskiego zachowania na komisjach, żeby mieć ochotę usiąść z kimś i jednak jeżeli siadamy z kimś ze znajomych, czy z przyjaciół, z kieliszkiem wina, to chcemy myśleć dobrze o tej osobie. A mało jest niestety osób w PiSie, jeśli w ogóle jakiekolwiek są, o których mogę dobrze myśleć. Właśnie o to chcę zapytać, czy rzeczywiście tam nie ma już takich osób, które też widzą, że na przykład, że no bo przecież to nie każdy z tych posłów, posłanek uczestniczy w tych konkretnych procedurach, które tam łamią czasami przepisy i tak dalej. No każdy, bo każdy głosuje. No tak. Jeżeli ktoś głosuje z pełną świadomością, tak jak to kiedyś Pawłowicz powiedziała, no ja wiem, że to jest niekonstytucyjne, no ale tak. Prawda... to w tym momencie no, niszczy jakąś instytucję państwa, no więc no, trudno udawać potem, że nic się nie stało. Bo ja teraz zastanawiam się, na ile często z tymi posłami, posłankami, ale w ogóle z politykami, polityczkami jest tak, że wierzą w to, co mówią i to, co robią, a na ile to jest jakieś koniunkturalne zachowanie, które dla mnie osobiście wolę tą drugą wersję, bo to znaczy, że jak się zmieni sytuacja, to nie mogą zachować się choć przyzwoicie. Znaczy, dla mnie jest dość oczywiste jedna rzecz, że ja nie mam problemu z tym, żeby porozmawiać, spotkać się z kimś z innej partii opozycyjnej na przykład. Okay. Czyli to nie jest tak, że ja się uważam, że należy się zamykać w tych swoich małych światach poszczególnych partii. Natomiast no po prostu z PiS-em to już w tej chwili jest o jeden most za daleko. No jednak, jeżeli spojrzymy, że oni odpowiadają za telewizję publiczną, która jest naprawdę jak szambo, delikatnie mówiąc. Jeżeli spojrzymy, że to, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym, to niszczenie kolejnych instytucji, instytucji ważnych z punktu widzenia funkcjonowania państwa, to, że ten Trybunał, do którego oni się przyłożyli, i to zarówno się przyłożyli kiedyś, wprowadzając tam konkreślonych sędziów Trybunału, którzy na przykład byli politykami, jak Pawłowicz czy Piotrowicz, ale również to, jak skłodzili na przykład wniosek przeciwko kobietom dotyczący aborcji, no to delikatnie mówiąc, ja myślę, ci ludzie chcieli nam zrobić konkretną krzywdę. W związku z tym, dlaczego ja mam teraz usiąść i powiedzieć, nie no w porządku, właściwie no, zachowywałeś się tak, że chętnie bym cię wsadziła w ramach prawa do więzienia, ale usiądźmy teraz i napijmy się razem.
Ale taka trochę sytuacja była, kiedy poprzednio PiS stracił władzę, kiedy była szansa na to, żeby gdzieś tam jeszcze kilkanaście lat temu, to już będzie pewno, kiedy była szansa, żeby rozliczyć właśnie z takich rzeczy, a jednak Ziobro powiedziano... postawić przed Trybunałem przykład, Stanu. A powiedziano znaczy, jednak właśnie, słuchajcie, nie no dobra, zapomnijmy o tym. Nie jest to prawda do końca, dlatego że ja przypomnę, że Kamiński i Wąsik normalnie stanęli przed sądem i co no więcej, tak. mieli wyrok. Wyrok, który był nieprawomocny, bo był pierwszej instancji, z którego ułaskawił ich Duda. Teraz już wiemy, że nie znaczy, czyli, zawsze powiadam, że to było nie bez sensu, nielegalne, ale czyli, no tak, ale chodzi o to, że no nie można powiedzieć, że powiedzieliśmy, nic się nie stało, prawda? Że ktoś, kto ja akurat nie byłam wtedy jeszcze w polityce, ale że ktoś powiedział, że nic się nie stało. Ziobro próbowano postawić przed Trybunałem Stanu. Tam zabrakło kilku podpisów, przepraszam, głosów. Uważam, że to był niesamowity błąd. Jeżeli spojrzymy na to, co on robi w tej chwili, no to nasz wymiar sprawiedliwości prawdopodobnie, gdyby nie było Ziobry, byłby jednak trochę zdrowszy. Chociaż prawdopodobnie znaleziono by innych, którzy robiliby również rzeczy, które są... Ale być może byłby taki dybufor bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o sypanie się innych instytucji, prawda? No, Nawet jeszcze jedną rzecz. Byłoby to ostrzeżenie dla polityków, bo tak to jeszcze tak naprawdę nigdy skutecznie Trybunał Stanu w Polsce nie zadziałał. To prawda. W związku z tym to byłoby ostrzeżenie, że jednak ta instytucja działa. Dobrze, to się zapytam a propos polityki i też alkoholu, bo niedawno była taka sytuacja za granicą, gdzie bodajże premierka Norwegii chyba bawiła się gdzieś na jakiejś imprezie. Te zdjęcia z tej imprezy czy nagrania jakieś tam wypłynęły. Czego? Finlandii, przepraszam. Jezu, co za pomyłka. Przepraszam, całą Norwegię. Zwłaszcza, że mam jakieś tam dofinansowanie z funduszy norweskich, więc bardziej. Gdzie bawiłaś się? Jeszcze raz przepraszamy Norwegię. Tak, tak, bardzo. Ja co prawda nie wiem za co jeszcze przepraszam, bo biorąc pod uwagę, że tylko pomyliliśmy Finlandię z Norwegią. No właśnie, ale to może to duży błąd. I to był jakiś to skandal dziwny. Też w Polsce było w ogóle jakieś oburzenie. I tak sobie myślę, swoją drogą, dlaczego to nas obchodzi premierka innego kraju? To już w ogóle z jakiejś... To jest problem jeszcze jeden. To jest problem tej innej miary stawianej w stosunku do kobiet i mężczyzn. No przecież pamiętamy słynne Bunga Bunga i inne sytuacje, które dotyczyły mężczyzn. No nawet na tym rynku polskim, no słynne Meleksy i jeszcze ileś innych sytuacji, w której byli politycy w sytuacjach, no delikatnie mówiąc, żenujących. Te zdjęcia kiedyś były takie, nie ma Adama Hoffmana, nie, to akurat po nich to akurat on wyleciał, zdaje się, z polityki, ale było kilka takich sytuacji, w których no, można powiedzieć, że tutaj mieliśmy sytuację zupełnie, nazwijmy to, obyczajną. Domowa impreza, w której ktoś nie wiadomo, kto nie powinien robić prawdopodobnie filmu, robi filmik i ona się zachowuje normalnie, jak stosunkowo młoda kobieta, tańczy. Która bawi się, tańczy, nie robi nic, co jest przekroczeniem prawa i co więcej, nawet nie jest, można powiedzieć, że jest upojona alkoholowo, tylko prawdopodobnie tańczyła po wypiciu jakichś tam, nie wiem, kieliszka czy dwóch alkoholu i zrobiono z tego aferę międzynarodową. I ja powiem szczerze, że nie rozumiałam tego wtedy, jak to obserwowałam i jak mnie pytano, to też było to dla mnie zadziwiające. A poza tym mam wrażenie, że właśnie tu jest dokładnie ten problem, co wolno kobiecie, co wolno mężczyźnie. Ale Elżbieta Witek, która prawda potrafi coś tam, to no wszystko. Kruk akurat była. Kruk, przepraszam, moja za pomyłka. Tu mamy eksperta na widowni, który na pewno będzie wiedział, że to chodziło o posłankę Kruk. Z Lublina, ale się wypowiadają. Przestańcie mnie wszyscy dzisiaj poprawiać, no, jestem chora. Przepraszam. Nie, żartuję sobie oczywiście. Natomiast potrafi coś tam i ona nie zniknęła z polityki przecież, ona nadal tak, jest. Tak, jest w dalszym ciągu, także i jest funkcjonuje aktywna, i działa, tak. Czyli jakby też być może jest tak, że dla tych naszych polskich polityczek mamy trochę więcej wyrozumiałości? Może jest to kwestia rzeczywiście, znaczy... No i niesmak pozostał, prawda, jak w tym dowcipie. Wspomnienia przede wszystkim piękne. Tak, natomiast rzeczywiście myślę, że jednak politykowi, w znaczeniu politykowi takiemu jak poseł, mniej wypada. Jednak fakt, że ona to robiła w trakcie posiedzenia Sejmu, nie no, oczywiście a nie zaburzające, po, to tak, no w tym sensie to... tak. Ale mniej wypada, bo tak uważają ludzie, czy naprawdę tak pani czuje, że mniej wypada? Uważam, że mniej wypada, bo jesteśmy jednak jakimś przykładem. Okej. I to jest no jakby... reprezentujemy nie tylko jakieś swoje środowisko, ale również jesteśmy jakimś przykładem dla części osób. Okej, dobrze. Już kończę alkohol, żeby nie było, że tylko o tym będziemy rozmawiać. Chociaż
Możemy. Ale za to zrobimy sobie króciutką przerwę, taką dosłownie, żeby odetchnąć. A w trakcie tej przerwy ja zaproszę, żebyście zobaczyli fragment programu sprzed tygodnia, gdzie moim gościem był Kamil Krawczycki, reżyser filmu Słoń, i opowiadał właśnie o tym, czym zajmują się u niego w filmie koordynatorki intymności, jak de facto wygląda ich praca na planie, bo to było dla mnie bardzo ciekawe. Zostańcie z nami, my za chwilkę do nas wracamy. Moją gościnią jest pani Katarzyna Lubnauer. To jest program Jej Perfekcyjność. Zapraszam. Linka. I jesteśmy, no właśnie, koordynatorki badają, pomagają, ratują. My tutaj sobie radzimy na razie bez koordynatorek intymności, ale zobaczymy, jak wypijemy, to może będziemy jakoś potrzebować. Moją gościem pani poseł, czy posłanka? Posłanka. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, z Nowoczesnej. Ja zapytam o tą Nowoczesną, bo był u mnie jakiś czas temu Marek Scholz, który należał do Nowoczesnej. Tak, już nie należy, no właśnie. I tak rozmawialiśmy wtedy, ja już trochę go tak zaczepnie pytałem o to, że ta partia właściwie tak trochę, no, przestaje istnieć, mam wrażenie. I jak to tam coś się dzieje? No, on akurat tam przeszedł, można powiedzieć, do partii, która też przestała istnieć, no, można prawda. Powiedzieć całkiem. Czyli o, jest wymiana złośliwości, lubię to. Dlatego, że on się przeniósł do Wiosny, która została właściwie wchłonięta przez SLD. Nowoczesna istnieje. Funkcjonuje. Mieliśmy w zeszłym tygodniu Radę Krajową, gdzie przyjmowaliśmy nowy program już na przyszłe wybory. Dzisiaj mieliśmy akcję zbierania podpisów w sprawie in vitro. Z całkiem sporą gromadką się spotkaliśmy i na patelni zbieraliśmy podpisy. Zresztą całkiem fajnie się zbierało. Zachęcam wszystkich do podpisywania się pod kwestią finansowania in vitro. To jest jedna z tych rzeczy, którą nam PiS zabrał. Jako społeczeństwu. W związku z tym my funkcjonujemy. Jesteśmy partią oczywiście jako koalicjantą mniejszościową, no bo pewno, tak. Jest bardzo silna platforma i jest trzech koalicjantów, z którym można powiedzieć, że my znowu jesteśmy chyba największą partią, czyli Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni. I uważam, że zachowaliśmy też swoją tożsamość. Takiej partii, która jest bardziej liberalna i światopoglądowo, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze. A czy na przykład wie pani, ile dzisiaj liczy członków partia? Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, chociaż pewno Adam Szłapka, który jest przewodniczącym, by na to pytanie odpowiedział, bo niedawno były jakieś konwencje i były w związku z tym konieczność liczenia się. Tak, z ciekawości pytam, bo to, no dobrze. Ale no właśnie, a propos liczenia się, mało kto być może wie, że pani jest po matematyce, co więcej, tak. Doktorat z matematyki pani ma, więc jakby to jest... Tak, dokładnie rzecz biorąc, prawdopodobieństwa kwantowego. To jest już wyższa szkoła jazdy. Wie pani, to zależy, co kto lubi. No ja po prostu, no, jakoś jak skończyłam liceum, to zdecydowałam, że idę na studia, które wydawały mi się największą oczywistością, czyli na matematykę. Skończyłam ją, zostałam na uczelni, rzeczywiście zrobiłam doktorat. Potem trochę za bardzo zajęłam się polityką, bo ja to, obecnie jestem w Sejmie, ale to nie jest moje pierwsze podejście do polityki. Ja byłam radną kiedyś, działałam w ramach Unii Wolności. W związku z tym trochę pewien czas ta moja praca naukowa była tak trochę zostawiona odłogiem. Właściwie w momencie, w którym skończyłam z taką działalnością na co dzień polityczną, czyli bardziej się skoncentrowałam na pracy naukowej, no a potem nagle w 2015 wróciłam do polityki, zresztą po akcji Świecka Szkoła, czyli po inicjatywie ustawodawczej Świecka Szkoła. Nie szkoda trochę tej matematyki właśnie? Nie, ja 20 lat spędziłam przy tablicy, jak ja to nazywam, czyli ucząc studentów. Bardzo lubię uczyć w ogóle. Jest to jedna z takich rzeczy, które uważam, że są bardzo ważne i szkoda, że tak mało płacimy nauczycielom, w związku z tym tak mało ludzi się do tego zawodu garnie. Dlatego, że uważam, że uczenie jest bardzo fajnym zajęciem. Patrzenie, jak się wpływa na ludzi, jak oni się czegoś są w stanie dowiedzieć. Naprawdę fajna rzecz. I zawsze właśnie bardzo lubiłam uczyć studentów. Uczenie to jedno, drugie to oczywiście też badania, ale zastanawiam się cały czas, czy to jest tak, że no właśnie, skąd się wzięła ta polityka, nagle pomysł na tą ogólnokrajową politykę, bo to nie jest tak, że człowiek sobie siedzi na matematyce i mówi, a marnie zarabiam, albo marnie się zarabia na uczelniach polskich. Troszeczkę to tak było, to znaczy pamiętam moją rozmowę z moim mężem już wtedy, bo ja dość wcześnie wyszłam za mąż, miałam 21 lat, jak wyszłam za mąż. Jak rozmawialiśmy już po studiach, on mówi, no tak, pracujesz na uczelni, to byś miała dużo wolnego czasu. Właściwie to może powinnaś sobie znaleźć jeszcze coś, co cię interesuje. No i zawsze było jakby oczywistą oczywistością, że ta polityka mnie interesowała. No ale taka lokalna polityka to jest co innego niż ta duża ogólnokrajowa. W związku z tym wtedy wstąpiłam do partii zaraz praktycznie po skończeniu studiów, czyli jak miałam 23 lata. No i przez kilka lat byłam w tej Unii Wolności, byłam radną, byłam członkiem Zarządu Krajowego Unii Wolności i potem właściwie utworzyła
się Partia Demokratyczna z Unii Wolności, tak, w której jeszcze byłam. W pewnym momencie doszłam do wniosku, mam wrażenie, że tak jak w życiu zawodowym powinnaś czasami zmieniać coś, to ja w takim miałam moment, w którym doszłam do wniosku, że nie, muszę się skupić trochę na tej pracy naukowej, na pracy na uczelni. No i można powiedzieć, że przez ileś lat dokładnie na tym się koncentrowałam, również na takich rzeczach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem wydziału. I w 2015, ja cały czas, właściwie od 2010, pisałam bloga. Najpierw na Liberté, najpierw na WordPressie, potem na Liberté. I jak zaczęłam pisać tego bloga na Liberté, to w pewnym momencie napisałam taki tekst o religii w szkole. I ten tekst okazał się wyjątkowo popularny i Leszek Jażdżewski stwierdził, rozpoczniemy inicjatywę ustawodawczą dotyczącą niefinansowania lekcji religii z budżetu państwa. Założyliśmy rzeczywiście komitet, ja nawet chyba jestem pierwsza tam w tym komitecie i zebraliśmy 150 tysięcy podpisów. I akurat w trakcie, kiedy mniej więcej zbieraliśmy te podpisy, rozpoczęła się historia Nowoczesnej. No i ktoś zadzwonił do mnie i zaproponował mi, czy bym nie chciała startować z Nowoczesnej do Sejmu. No i moja pierwsza odpowiedź, nie. Okej, czyli praca naukowa, praca na ten, nie wraca się, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. W tym A też trudno czasem później wrócić na uczelnię niektórym, bo... No właśnie, chociażby dlatego, że polityka jest takim czymś, co jednak jest praktycznie, szczególnie polityka krajowa, nie lokalna, tylko krajowa, na tyle naznacza, że to jest troszeczkę jak one way ticket, prawda? W związku z tym bardzo trudno jest potem gdzieś wrócić. I ja nie byłam chętna, natomiast dość długo mnie nam przekonywał Adam Szłapka, Ryszard Petru. No i w końcu powiedziałam, no dobrze, to startuję. No i się dostałam do Sejmu. No potem to już wsiąknęłam tak stuprocentowo, szczególnie, że akurat bardzo szybko zostałam wiceprzewodniczącą partii, wiceprzewodniczącą klubu. No i nagle się okazało, że już na tę matematykę nie ma przestrzeni. I to jest tak, jeżeli mi czegoś brakuje... Tak, to nauczania. Do nauczania. Nie badań naukowych, bo matematyce one są jednak dość suche, tylko właśnie nauczania. Tak, matematyka kwantowa, tak? Tak. Co to właściwie znaczy? Czy tak, żebyśmy my, prosty, laicy, to zrozumieli, tak, zrozumiałe? Prosty rzecz, tak zwana zasada nieoznaczoności Heisenberga. To się kojarzy zwykle z tym kotem Schrödingera, który jest martwy i żywy równocześnie. Natomiast prościej tłumacząc, no jest cząstka elementarna, czyli taka bardzo malutka cząsteczka, której nie jesteśmy zdani spadać dwóch jednych rzeczy, pędu i położenia. No i jest coś takiego, co funkcja taka, operator, która bada pęd i jest druga, która bada położenie. I okazuje się, że jeżeli przyłożymy najpierw jedną, a potem drugą, to otrzymamy inny wynik, niż jeżeli przyłożymy je w odwrotnej kolejności. I to jest ta niekomutatywność, czyli nieprzemienność, inaczej po polsku mówiąc. I stąd się bierze cała obszar matematyki, który jest nazywa matematyką kwantową, czy niekomutatywnym rachunkiem prawdopodobieństwa. To jest trochę przyszłością mimo wszystko, bo ta... Tak, to jest kwestia komputerów kwantowych. No właśnie, te komputery kwantowe wszystkim jakby gdzieś tam się migają. Tak, no bo to od razu ileś razy szybciej, no, tysiące razy 8 zamiast dwóch, prawda, w jednym bicie. Tak. Więc to jest niesamowite i tak właśnie zastanawiam się, czy to nie jest coś, co jest właśnie takie, mogło być fascynujące, porywające, bardziej od tego, od tego kłócenia się z tymi debilami, no niektórymi, jednym z drugim. Od wielu lat mówi się o tych komputerach kwantowych, ale jakoś delikatnie no, mówiąc... No to prawda, no jest tu problem. Jeszcze cały czas korzystamy z tych normalnych. Tak, binarnych. To prawda. Czy tylko dlatego? Znaczy ja mówię, ja jednak jestem człowiekiem dość takim społeczno-socjalnym, to znaczy w tym znaczeniu, że jestem otwarta bardzo na kontakt z ludźmi. Uwielbiam wszystkie akcje typu zbiórka podpisów, rozdawanie ulotek, dobrze się w tym czuję. I powiem szczerze, że czasami matematyka była dla mnie za statyczna. Może dlatego ja lubiłam zawsze zajęcia ze studentami, bo to jest kontakt z innym człowiekiem. I tu polityka jakby dobrze się odnajduje. Taka anegdota, mój mąż zawsze, ja należę do osób, które zaraz, jeżeli stoją w kolejce, to zaczynają rozmawiać z ludźmi z tej kolejki, za co jakoś normalnego. I zawsze to denerwowało trochę mojego męża. Natomiast w momencie, w którym weszłam do polityki, on zaczął to traktować jako też formę mojego zawodu. To znaczy, że polityk z natury rzeczy powinien rozmawiać z ludźmi. To chyba zawsze dobrze oddawało mój charakter, to znaczy to, że ja zawsze wchodzę w jakieś interakcje natychmiast. To nie jest już trochę po tylu latach nudne? Bo ja mam takie wrażenie, bo ja też kiedyś miałem taką potrzebę. Według mnie ludzie dzielą się na ludzi, którzy lubią i nie lubią kontakt z innym człowiekiem. Nie, ja bardzo kiedyś też właśnie lubiłem, tylko już mam wrażenie, że dziś już trochę za dużo. Nie, znaczy może dlatego ja uważam, że tak jak nie powinno się być politykiem całe życie, tak samo się nie powinno chyba innego zawodu całe życie pełnić, bo w pewnym momencie
momencie wpada się albo w rutynę, albo traktuje się pewne rzeczy jako, nazwijmy to, przykre, tak jak... No, tak. Ja ponieważ 20 lat byłam nauczycielem przy tablicy, czyli pracownikiem uczelni, no to mogę powiedzieć, że mogę teraz następne 20 lat mogę być politykiem. No właśnie, chciałam zapytać, ile lat w polityce? 20? Na razie mam 7, w związku z tym jeszcze mi trochę zostało. Niektórzy mówią, że 7 lat wystarczy, żeby zostać ekspertem w danej dziedzinie. Ja słyszałam o tych 10 tysiącach godzin, które jak się spędzi nad jakąś dziedziną, to się zostaje w niej ekspertem. Nie wiem, czy jestem ekspertem. Według mnie polityka ma jedną wadę lub zaletę. Tak. Jednocześnie. Ale polityka czy polska polityka? Nie, w ogóle polityka. Okay. Po pierwsze to, że nie do końca jest przewidywalna. No tak, to prawda. Że jest dużo ten. I to jest fajne, dlatego że z jednej strony to jest przez to nie jest statyczne. Jest kwantowa. No tak, możemy to nazwać. Ale z drugiej strony jest to oczywiście uciążliwe, no bo no, ktoś by chciał sobie planować, prawda, czy życie, czy coś. Tak. A tutaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnie, co będzie za 2 lata, prawda, tak. Jak to będzie wyglądało. Ale jednocześnie mam wrażenie, że ta nieoczekiwaność polityki powoduje, że bardzo wielu ludzi, można powiedzieć, całe życie by chciało w tej polityce spędzić, bo ona nie jest, każdego dnia jest trochę inna. Ale ja uważam, że nie powinni. To znaczy uważam, że fajnie zawsze wszyscy mówią, jak młody człowiek, powinniśmy otworzyć się na młodych ludzi w polityce. Tak. A ja czasami mam wrażenie, że odwrotnie, że fajnie jak ludzie, którzy mają doświadczenie z innych przestrzeni, z innych zawodów, no jasne, z innych środowisk, wchodzą do polityki i przenoszą to swoje doświadczenia. No tak, tym bardziej, że wiemy, że młodszy wiek koreluje ze wspieraniem Korwina-Mikkego, więc jakby może lepiej nie. Nie, to bym się nie zgodziła. Młodszy wiek koreluje ze skrajnościami. Czyli to będzie z jednej strony ten Korwin-Mikke, a z drugiej strony, no nazwijmy to skrajna lewica bardzo często. Tak. No, u nas nie ma skrajnej lewicy w Polsce przecież. Chciałam powiedzieć, że może dlatego, że młodzi ludzie patrzą na świat trochę zero-jedynkowo, biało-czarne. Oznaczone, zero-jedynkowo oznaczone. No dobrze, ale właśnie, ale po tych 20 latach w polityce, co później będzie? Nie wiem, na razie nie mam 20 lat w polityce, a po drugie... Ale coś tam się rysuje, no bo polityka wkraczała do tej matematyki powoli. Tak samo, że teraz już coś tam wkracza. To inaczej. Szydełkowanie. Przez długi czas było tak, że była równolegle polityka i matematyka. Potem była sama matematyka, teraz jest sama polityka. Nic się nie wkrada powoli gdzieś tam, coś? Nie, znaczy jest dużo rzeczy, które są jakimiś naszymi pasjami w trakcie naszego życia. Czasami te pasje się zmieniają. Kiedyś to było dla mnie żeglarstwo, ja jestem sternikiem morskim, znaczy rozrobiłem uprawnienia. Właśnie instruktorem żeglarstwa. Potem w jakiś czas była ta polityka jako hobby bardziej traktowana, no bo w tej chwili to bardziej zawód, kiedyś to było bardziej hobby. Kiedy była pandemia, nagle zaczęłam malować, bo trzeba było coś robić. Najpierw zaczęłam od pieczenia chleba. Jak tylko większość ludzi. Tak, tylko to się niestety źle odbija na sylwetce. W związku z tym przeszłam w malowanie. Jest dużo zdrowsze. Bo tak myślę sobie o tym, mam wrażenie, że na przykład u Walikota tak było, który zajmował się polityką, ale ten alkohol właśnie u niego gdzieś tam wkraczał cały czas i teraz jest... Przyjmijmy, że traktował to zawsze jako biznes. Na pewno. No tak. No właśnie, czy jest jeszcze, jak się jest w polityce tej dłużej tak zwanej, czy jest jeszcze czas na hobby w ogóle? Mało jest tego czasu. Ta pandemia to był taki czas trochę przerwy w polityce, prawda? Bo był taki czas, w którym jak włączaliśmy telewizor, to nie widzieliśmy polityków, widzieliśmy lekarzy, prawda? No tak. A po drugie, nawet posiedzenia Sejmu. Ja akurat przyjeżdżałam, ale były przecież zdalne. Ja kiedyś z zaskoczeniem okazało się, że niektórych posłów to po 2 latach patrzyłam, o, to jest poseł, prawda? Bo jak się skończyła pandemia w znaczeniu zamknięcia Sejmu i nagle się to zaczęli pojawiać, to byli ludzie, których ja pierwszy raz widziałam prawie, że od 2 lat. Natomiast ja cały czas tam w miarę bywałam. A pandemia nas pozmieniała też trochę jednak. Tak, ale był taki okres, w którym byliśmy w ogóle zamknięci, prawda? No i właśnie wtedy, no polityka to nie jest wbrew pozorom tylko to, co robimy w Sejmie albo to, co robimy w media. Polityka to jest dużo spotkań z ludźmi, nie wiem, takich akcji jak teraz zbieranie podpisów, wyjazdów. Ja na przykład w zeszłym tygodniu byłam w Kołobrzegu na spotkaniu otwartym, a w przyszłym tygodniu jadę do Solca Kujawskiego na spotkanie otwarte i do Bydgoszczy. W związku z tym tych rzeczy nie było. Byliśmy zamknięci, nie mogliśmy się spotykać normalnie. Czy to jest takie spotkanie otwarte jak u prezesa Kaczyńskiego, że... Nie, u nas jest spotkanie otwarte, zawsze żartujemy na ten temat, że nie będziemy się uczyć najpierw skandować Katarzyna. Boże, bo i to robią rzeczywiście tak. Potem stwierdzam, że nie będzie również karteczek.
Zasadniczo wszystkie pytania, również trudne, są dopuszczalne. Chyba tak powinno być. Zrobimy sobie krótko. Ale zauważmy, że u Tuska też tak jest, że są zupełnie otwarte pytania. To tak, znaczy, tak, często dostałem się tak. Nagranie później. A wiecie, co najśmieszniejsze jest dla mnie, to jak media publiczne, mam wrażenie, że najpierw wypuszczają tego tak zwanego prowokatora, który zadaje takie pytanie, tak. A potem puszczają całe jego pytanie bez odpowiedzi Tuska. Aha, okay. Dużym uwielbieniem, prawda? Na spotkaniu z Tuskiem ktoś powiedział. No ale równie dobrze chciałam zauważyć, że ten ktoś mógł powiedzieć w dowolnym innym miejscu. Ciekawe jest pewnie to, co Tusk na to odpowiedział, pewnie, a nie to, co on powiedział. To bez wątpienia. No tak, ale to jest jedna z tych metod, prawda, tak, to jest wpływania, powiedzmy, delikatnie na odbiorców. Dzisiaj właśnie zorientowałam się, że w wiadomościach TVP była jakaś wzmianka o mnie na podstawie RMF-u, w którym byłam na rozmowie popołudniowej. I oczywiście wycięto jeden fragment, gdzie napisano, że nie jest prawdą jakoby. Przy czym dokładnie rzecz biorąc, było prawdą to jakoby, co zresztą przyznali. Natomiast tak to sprzedali, żeby nie było. Kiedyś będziemy analizować na zajęciach na dziennikarstwie te materiały. Słuchajcie, króciutko, dosłownie przerwę. Analiza porównawcza z tym, co było za czasów Goebbelsa, tak? To boję się, że Goebbels się będzie mógł schować, czy też teraz już świętej pamięci Urban. Króciutka przerwa tylko z zaproszeniem dla wszystkich. Chcę was zaprosić po pierwsze na dwa moje stand-upy świąteczne, bo grudzień, święta, wiadomo. Więc zapraszam was serdecznie we Wrocławiu 30 grudnia i w Warszawie 15 grudnia. O właśnie, w Poznaniu, przepraszam, 15 grudnia. Widzicie wszystkie szczegóły już tutaj na planszy. Wstęp wolny w Poznaniu, we Wrocławiu bilety do kupienia na bilety i perfekcyjne.pl. Wpadajcie, pośmiejemy się, zwłaszcza w okolicach świąt warto, bo wiadomo, że dużo jest stresu, niepewności, krzyków i tłuszczenia talerzy. To jedna rzecz, a druga rzecz, Sylwester, słuchajcie, się zbliża dużymi krokami, co by nie mówić. Na balu maskowym w Surowcu będę stać za DJ-ką całą noc, więc wpadajcie. Będę grać pięknie, wspaniale i tak, żebyście wyszli stamtąd wytańczeni i wybawieni. Mówią, że mi, że współczują, bo całą noc trzeba grać, nie można się bawić. Ale dam radę jakoś, na pewno bez problemu. Jak się kocha swoją pracę, to praca jest zabawą. Tak się mówi, że jak kochasz swoją pracę, to nie pracujesz ani dnia w życiu. No dobrze, słuchajcie, i to tylko zróbmy jeszcze może dżingielek i wracamy do rozmowy z moją gościnią, panią Katarzyną Lubnauer. Powiedziała pani kiedyś w wywiadzie, że nie chce być prezydentką Polski. Bo uważam jednak, zresztą jak Tusk kiedyś powiedział, że to jest jednak funkcja, która w polskiej konstytucji jest źle określona. Jest naprawdę może nie tym pilnującym żyrandola, bo to jest przesada, bo ma dużo większe uprawnienia. No tak. Ale jednak jest to funkcja, która wypełnia głównie te funkcje reprezentacyjne. Fajna sprawa. Ja tego nie lubię. To znaczy, wiecie, to jest ten problem, nie wiem, czy pamiętacie, długo roztrząsany, że Kopacz poszła nie tam, gdzie trzeba, jako premierka, tak. Chyba z Merkel wtedy. Tak, tak, tak. W przypadku prezydenta jest to jeszcze więcej takich okazji, prawda? Musiała to sobie pokrzyczeć na jakieś uroczystości, a to odebrać jakieś... Telefony. Z telefonami to ostrożnie. No właśnie. Ale to jest kmina bardziej urzędników niż prezydenta, powiedzmy szczerze, to ktoś zabił. Nie, no jasne, ale ktoś zabił, oczywiście. Mówimy o tym Macronie, który podobno się dodzwonił, a tak naprawdę to byli rosyjscy pranksterzy. W każdym bądź razie uważam, że to jest funkcja, która nie ma takiej dużej inicjatywy do tego, żeby coś zmieniać w Polsce. No, ale... takie zadanie trochę kontrolne, trochę reprezentacyjne, trochę... Trochę hamujące Sejm, ale też ma inicjatywę ustawodawczą mimo wszystko. Ma, tylko że ta inicjatywa ustawodawcza, mam wrażenie, że żaden z prezydentów nie potrafił go jej w pełni wykorzystywać. No właśnie, może właśnie to jest szansa dla nowej prezydentki. Z natury rzeczy musi być tak, że ten prezydent ma większość swoją, żeby móc wykorzystywać inicjatywę, bo on nie ma żadnych, jakby nazwijmy to, przywilejów wynikających z tej inicjatywy. I nawet w tej chwili dobrym przykładem jest to, co się działo z inicjatywą prezydenta w sprawie tego, co też obejmuje Lex Czarnek 2.0, czyli kwestii zajęć pozalekcyjny, gdzie jak PiS-owi było niewygodnie, to 2 lata jego inicjatywa leżała w zamrażarce i nic się z tym nie działo. Nawet inicjatywa ustawodawcza obywatelska jest obowiązek, żeby w ciągu 6 miesięcy trafiała do pierwszego czytania, a w tym przypadku prezydenckiej to może sobie tak, że tak powiem, w tej zamrażarce leżeć bardzo długo. W związku z tym
uważam, że to nie jest funkcja, którą uważam, jako tak samo jak na przykład też ludzie mają różną tak powiem, charakter, nerw i tak dalej. Uważam, że nie wiem, marszałek ma też taką funkcję, głównie no, delikatnie mówiąc, organizacyjno. No, ale tam już władzy jest trochę jednak takiej, pomijając fakt kar, który można wlepiać co chwilę, ale też takiego jednak zabierania głosu, przyznawania głosu. No tak, no, jak ktoś lubi tak bardzo, że tak powiem, się porządzić na sali sejmowej. Czyli też marszałki też odpadają, no to znaczy, zostaje... Lubię rzeczy, które służą rozwiązywaniu konkretnych obszarów. Na przykład mnie bawi wszystko, co się wiąże z edukacją. Mhm. Tak jak lubiłam zawsze uczyć, lubię uczyć, tak samo uważam, że bardzo ważne jest to, żeby ta polska edukacja zmieniała się. Żeby była edukacją dużo ciekawszą, dużo bardziej praktyczną, dużo bardziej równościową, otwartą. Taką, że młody człowiek, jak się jest sobota z niedzielą, to trochę tęskni do tego, żeby wrócić w poniedziałek do szkoły. To musi być wtedy brak zadań domowych. Znaczy tak, po pierwsze do pewnego poziomu zadania domowe naprawdę są bezsensem, dlatego że bardzo często to, czy to dziecko zrobi, czy nie, zależy od rodziców, a nie od samego dziecka. To prawda. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, my mamy w tej chwili system, w którym bardzo często uczniowie mający 30 parę godzin w szkole, realnie rzecz biorąc, pracują więcej niż ich rodzice, którzy mają 40 godzin pracy, bo jeżeli po lekcjach mamy jeszcze odrobić prace domowe, no to wychodzi nam często, że młody człowiek ma więcej niż 40 godzin pracy. Teraz tydzień pracy ma się skracać w Polsce, chociaż jak to było, że jedna z polityczek PiSu powiedziała, że nie chce skazywać Polaków na skracanie tygodnia pracy, umarłam wtedy. Czy to jest inicjatywa, którą Koalicja Obywatelska poprze? Chodzi o projekt Razem bodajże, które zgłaszało. Tak, tam to zgłosimy. No nie kończy się ten, ale w ogóle gdyby się... Żeby nie było wątpliwości, ja uważam, że w długiej perspektywie będzie się coraz mniej pracować. I to będzie wynikać z faktu, że się zmienia świat. Jasne. Jeżeli w tej chwili sztuczna inteligencja jest w stanie zastąpić nawet takie zawody jak, nie wiem, prawnik, lekarz, bądź i tam też chodzi, komentator sportowy dokładnie, no to z natury rzeczy będzie taki moment, w którym tych osób, które muszą pracować, albo wymiaru pracy, w którym muszą pracować, bo praca ma jednak też charakter oprócz zarabiania pieniędzy godnościowy. Jasne, oczywiście. Będziemy musieli wszyscy albo pracować mniej, albo będziemy musieli, albo będą ludzie, którzy w ogóle nie będą mieli pracy w znaczeniu takim i będzie musiał być jakiś dochód. Ale to chyba nie jest jeszcze ta najbliższa perspektywa. Na razie my jesteśmy w tej sytuacji, w której brakuje, można powiedzieć, rąk do pracy, szczególnie w dużych miastach to bezrobocie praktycznie jest iluzoryczne. W związku z tym, jeżeli chcemy się rozwijać jako kraj przy tak niskim wskaźnikach demograficznych, to po pierwsze muszą być zachęty finansowe, żebyśmy pracowali jak najdłużej, żeby ludziom się opłacało pracować również w wieku wczesnoemerytalnym, tak nazwijmy, żeby kobiety chciały być aktywne, żeby trochę były instytucje, które pomogą i odciążą je w takich funkcjach opiekuńczych. To nie ma na myśli tylko żłobka, ale również opieki na przykład nad osobami starszymi. Bardzo ważne. Dokładnie. I żeby... W związku z tym tej pracy na razie to my jakby potrzebujemy po prostu ludzi, żeby... No dobrze, to teraz właśnie taką sytuację rzeczywiście, że Koalicja Obywatelska przejmuje władzę w Polsce. To uważam, że warto robić takie rozwiązania związane z pilotażem. Czyli wychodzimy z założenia, że jest pewien obszar, nie wiem, na przykład administracja publiczna. I wychodzimy z założenia, że tam w jakimś obszarze badamy... Administracja to może lepiej nie, bo wszyscy będą mówić wtedy, że o, już nie pracują, tylko 4 dni. No i akurat tak mają w przypadku administracji może się okazać, że pewne zadania są w stanie wykonywać na zasadzie też trochę zdalnej pracy. Tak, oczywiście. Jesteśmy w stanie to jakoś inaczej rozwiązać. No dobrze, ale wygrywa Koalicja Obywatelska wybory, tak sobie wyobraźmy. Jest większość w Sejmie i w Senacie. To nie pytam już o ten 4-dniowy dzień pracy, ale gwarantowany dochód dla każdego obywatela, obywatelki. Zdecydowanie nie. I to powiem jeszcze przykład. Dużo zamożniejsza od Polski Szwajcaria mogli o tym zadecydować w referendum. Tak. I zagłosowali przeciw. Ja wiem. Z bardzo prostego powodu. Szwajcarzy prawdopodobnie dobrze rozumieją ekonomię i wiedzą, że jeżeli ma być dochód gwarantowany, to się wszyscy muszą na ten dochód gwarantowany złożyć. Jasne. Czyli musimy wszyscy pracować więcej, żeby zapłacić więcej podatku, żeby móc wypłacić wszystkim dochód gwarantowany. I oni doszli do wniosku, że właściwie, szczególnie ci, co ciężej pracują, że nie chcą finansować tym, którzy w jakiś sposób
tu jest pewien mechanizm, który zbadała socjologia. Mówi się o tym, że jak pytamy ludzi, czy oni będą mniej pracować, kiedy będą mieć dochód, mówią, że nie, będą pracować nadal tyle samo, a jeżeli pytamy ich, czy inni będą pracować mniej, to mówią, że zdecydowanie na pewno będą pracować mniej. Jest jeszcze jeden jest element. Jest taka trochę obawa. Ten dochód gwarantowany w różnych miejscach był w jakiś sposób, nazwijmy to, testowany, były badania i podobno one różnie wypadają w różnych miejscach, w różnych kulturach, tak nazwijmy to w ten sposób. I powiem szczerze, że chciałabym znać te wyniki badań, żeby móc się na ten temat wypowiadać. Wiem, co jest, myślę, że bardziej prawdopodobne, że będziemy w pewnym momencie mieli emeryturę obywatelską, że biorąc pod uwagę sytuację demograficzną, czyli to, że... I sytuację jednocześnie ZUS-u. Dokładnie. I fakt, że coraz mniejszą częścią dochodu naszego ostatniego średniej jest emerytura. Tak. I za czasów PiS-u to się bardzo pogorszyło. O ile ta średnia emerytura było, to było jeszcze na początku ich rządów 58%, to tej chwili jest około 52% średniej pensji. To doprowadzi to w pewnym momencie do tego, że dojdziemy do poziomu takiej emerytury obywatelskiej, czyli takiego minimum, które będzie musiał każdy dostać, żeby móc jakokolwiek w ogóle funkcjonować. No dobra, i to nie jest dobra perspektywa, żeby nie było wątpliwości. Tak. To właśnie tą perspektywę miał powstrzymać między innymi ten wyższy wiek emerytury. Pytanie właśnie, czy w takiej sytuacji Koalicja Obywatelska podnosi... Nie. To jest zgodnie z tą zasadą, że się nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki. Okay. Już raz Polacy powiedzieli, nie życzymy sobie przymusu pracy dłuższego, ale trzeba stworzyć zachęty finansowe. Powiem więcej, nawet PiS w KPO wpisał konieczność zwiększenia efektywnego wieku emerytalnego. Mhm. Czyli tego, jak, kiedy ludzie realnie odchodzą na emeryturę. I to trzeba stworzyć zachęty finansowe. Czyli musi się opłacać zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy. Jasne, jasne. Zatrudniać osoby w wieku emerytalnym. Przywrócenie gimnazjów. Nie. Ale ja powiem szczerze, że błąd uważam niesamowity. To jest jeden z największych błędów PiS-u, likwidacja gimnazjów. Ale nie jesteśmy w stanie mieć ciągłej rewolucji. Mhm. Jeżeli chcemy coś zmieniać w sferze merytorycznej w edukacji, to nie możemy robić ciągle zmian strukturalnych, bo to jakby pochłania całą energię edukacji. Natomiast trzeba spowodować, żeby pewne zalety rozwiązań związane z gimnazjum wróciły. Stąd złożona przeze mnie osobiście w znaczeniu w klubie, z podpisami z klubu oczywiście, ale ja jestem posłem jakby reprezentującym wnioskodawcę, ustawa o elastycznej strukturze szkoły, czyli możliwości dzielenia 8-letniej szkoły podstawowej na etapy, żeby na przykład w bardzo małej miejscowości była szkoła z klasami 1-3, a większa zbiorcza szkoła w większej miejscowości, gdzie już byłyby wymogi dotyczące jej wyposażenia, nauczycieli i tak dalej. Jasne. To przed przerwą jeszcze jedno pytanie. Równość małżeńska? My mamy w programie równość małżeńską jako Nowoczesna, natomiast zdaję sobie sprawę, że jako program całej koalicji zrealizujmy cel podstawowy związki partnerskie. I to związki partnerskie zarówno dla par jednopłciowych, jak i dwupłciowych, ponieważ mam wrażenie, że instytucja małżeństwa wśród młodych ludzi jest wśród wielu dość skompromitowana. Wynikająca z doświadczeń ich rodziców, wynikająca z historii dotyczących rozwodów, opieki nad dziećmi, bardzo wielu rzeczy. I w tym znaczeniu te związki partnerskie, myślę, że również pary dwupłciowe chciały. Krótka przerwa, słuchajcie, przed nami. To będzie znowu fragment programu z Krawczyckim, z Kamilem Krawczyckim. Ja mam nadzieję, że przestanę kaszleć w tym czasie. Za chwilkę do was wracamy, to jest program Perfekcyjny. Zapraszam na drinka. Dlatego właśnie lubię naszą rozmowę, bo jest dłuższa, spokojniejsza, nie trzeba się śpieszyć, ale też może złapać mnie na tak kaszlu. Co u Ryszarda Petru? Nie wiem, to właśnie ciekawa sprawa, że wszyscy mnie pytają, co u Ryszarda Petru, w momencie, w którym chyba jest dość jasne, że można powiedzieć, nasze ostatnie spotkania związane z Nowoczesną nie były w takiej najlepszej atmosferze, ponieważ Ryszard jednak niespecjalnie się umiał pogodzić z przegraną w demokratycznych wyborach wewnętrznych. W związku z tym założył, przypominam sobie, swoją drugą partię teraz, która niespecjalnie długo funkcjonowała, jednak była. Nie wiem, co u niego słychać. Mam nadzieję, że wszystko dobrze. W ten sposób. Czy da się powiedzieć coś miłego o Kaczyńskim? Podobno lubi koty. My też mamy kota, bo właściwie zajmuje się nim, to jest kot mojej córki bardziej niż nasz wspólny. Ona już jest dorosła, więc ma tego kota u siebie. Ale można powiedzieć, że darzy sympatią samo posiadanie kota.
chociaż też nie wiem, ja się nim zajmuję, bo chyba nie ma go zbyt dużo w domu. Nie, ale on rzeczywiście chyba te koty lubi i lubi w ogóle jakoś tam zwierzęta, chociaż wycofał się z piątki dla zwierząt, ale, no ale chyba jednak to, te tematy są mu bliższe niż dalsze. To jest chyba jedyne, co bym chciała dobrego powiedzieć. Czy, bo tak chyba nienawidzi ludzi. Ja tak jak obserwuję kobiet, osób LGBT i tak dalej, i tak dalej. Lubi na pewno swoich ochroniarzy. No tak, ale ci ochroniarze to jest też przykład tego, jak nienawidzi ludzi. Dlatego, że jeżeli ktoś się otacza nie tylko ochroniarzami, ale również jeszcze setką policji, to znaczy, że bardzo boi się kontaktu z ludźmi. No jak ja wychodzę i, nie wiem, zbieram podpisy pod in vitro na patelni, no to mam bezpośredni kontakt z ludźmi i ten kontakt lubię. To nie jest trochę tak, że Kaczyńskiego dopada ta sama choroba, którą Edytę Górniak, to znaczy odcięcie od świata, które powoduje, że do końca już nie wie, co się dzieje. Ale on odcięty był dawno od świata, tylko ja mam wrażenie, że był taki czas, taka historia w ogóle, że kiedyś była pani Basia słynna, ta, która pracowała tam gdzieś na Nowogrodzkiej, tak, w sekretariacie, i mam wrażenie, że ona czasami szła na ryneczek i potem mu opowiadała, co ludzie myślą. Natomiast mam wrażenie, że odkąd zabrakło pani Basi, to ten stopień oderwania Kaczyńskiego od rzeczywistości się znacznie zwiększył. Czyli, że teraz już on opowiada takie bzdury, tak jak o tych 25-letnich kobietach, co dają w szyję, te bzdury o nauczycielach, o Jasiu, który będzie Małgosią, Małgosiu, czyli takie uderzanie w osoby transpłciowe. Część, czy on to mówi, żeby... Dwie rzeczy. Część z tego rzeczy jest typowo cynicznych. Czyli część rzeczy to myślę, że nie wierzy, natomiast mówi, bo wie, że część jego elektoratu chce tego wysłuchać. Ale część rzeczy to mam wrażenie, że on naprawdę od kogoś usłyszał i wierzy. To jak z tymi dziećmi, które zjadały jedzenie dziką, prawda, w lesie. Ktoś podejrzewam, że opowiedział mu jakąś taką historię. Albo o tych europosłach, którzy zostali wyrzuceni z pierwszej klasy, bo nikt nie chciał uwierzyć, że mają bilety na pierwszą klasę w kolejach niemieckich. Mhm. Czyli część tych rzeczy mam wrażenie, że to jest tak, że ktoś mu coś opowie i on to powtarza jako prawdę objawioną, bo jest oderwany od rzeczywistości. My nie zdajemy chyba sobie sprawy, jak dużo wiedzy czerpiemy z internetu. I z całym szacunkiem nie da się całego internetu wydrukować. No w związku właśnie, z tym, jeżeli ktoś nie korzysta z internetu, to może mieć oderwany być od tego, co się dzieje w rzeczywistości. On czyta gazety tylko te, które mu dostarczą, bo ogląda tylko to, co... Dokładnie. Co są już tak dostarczone. Ale jeżeli się przyjrzymy gazetom na przykład, to praktycznie wszystko, co jest w gazetach, to już jest przeszłe. No tak, w tym sensie to prawda. I my już jesteśmy, chcąc żyć w bardzo teraźniejszości, właśnie dlatego powoli gazety przenoszą się zresztą do internetu i my tam czerpiemy wiedzę z internetu, młodzi ludzie czerpią z takich rzeczy jak TikTok, prawda, tak, czy jakieś inne. I... No, akurat Jarosław na TikToku wylądował. Tak, ale ja bym porównała to, co zrobił Jarosław na TikToku przy pomocy tego Wawrzyka chyba, tak. A to, co dzisiaj na przykład puścił Tusk na TikToku, gdzie taki jest trend na TikToku dotyczący tego, że ktoś mi ukradł telefon i teraz mnie szantażuje, że puści moje zdjęcia. Mhm. I Tusk puścił takie zdjęcia Tuska z różnych rzeczywistości. No i widać, jak to jest bardzo w trendach, jak to jest bardzo młodzieżowe, jak to jest bardzo, że tak powiem, widać, że albo ktoś, kto z nim współpracuje, wiedział dokładnie, co to powinno być, a on to klepnął. To, co zaprezentował Kaczyński w TikToku, no delikatnie mówiąc, kompromitowało, tylko nie wiem, czy bardziej Kaczyńskiego, czy tego, kto mu to zaproponował. Chyba jedno i drugie. Zastanawiam się nad tym, albo całego TikToka w ogóle. Zastanawiam się nad tym, żeby pójść dalej. Kaczyński odejdzie w końcu od władzy. W umowie koalicyjnej Nowoczesnej nie ma mowy nic o przyszłym prezydencie Polski. Kogo dzisiaj wspiera Nowoczesna? Znaczy, bardzo mało brakowało, prawda jest taka, żeby prezydentem został Trzaskowski. Tak. A ja uważam, że on byłby świetnym prezydentem z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że jest człowiekiem, który ma dużą wiedzę dotyczącą spraw zagranicznych, bo to jest jakby jego specjalność zawodowa. Po drugie, znajomość języków. Ja akurat miałam możliwość być z nim gdzieś tam, gdzie widziałam, jak on sprawnie przechodzi z języka na język, jeśli chodzi o języki obce. Po trzecie, jednak taka ogłada, taka umiejętność funkcjonowania w świecie, ale również ta progresywność. Ja wreszcie bym chciała, żebyśmy mieli prezydenta, który się nie zawaha, jeżeli będzie trzeba podpisać ustawę na przykład o zakazie praktyk konwersyjnych albo o uzgodnieniu płci. No, to tak, przecież oczywiście. Tak mało brakowało, żeby ta ustawa o uzgodnieniu płci funkcjonowała. To prawda, to było jednego podpisu. Dosłownie. I teraz to, że zawetował to Duda, powoduje, że to jest coś, co było pracą przecież dużą Ani Grodzkiej, tak, poszło gdzieś do kąta.
I w tym znaczeniu ja bym naprawdę chciała, żeby był prezydent, który nie boi się pokazać na paradzie równości, nie boi się powiedzieć, że tak pomożemy uchodźcom, a jednocześnie dobrze by nas reprezentował w świecie. Czyli to będzie kandydat Nowoczesnej? Byłby kandydat Koalicji Obywatelskiej, ale ja nie umiem przewidzieć, co będzie w roku 2025, bo mamy jeszcze sporo wyzwań wcześniej, na przykład wybory 2023. No właśnie, wybory 2023. Rozumiem, że startuje pani. Tak, chciałabym startować, dlatego że uważam, że dopiero wtedy jest dużo do zrobienia. Znaczy, my mamy tyle do naprawienia po tak zwanej Polsce w ruinie, co się okazało programem tak, PiS-u. Niestety. Proszę Państwa, jedno trzeba przyznać, PiS dotrzymał umowy i jak opowiadał o Polsce w ruinie, tak nam ją zorganizował. Czy to się da sprzątnąć podczas jednej kadencji? Będzie bardzo trudne, dlatego że no jeżeli spojrzymy pod uwagę, że mamy najwyższą inflację od 26 bodajże już w tej chwili lat, że mamy inwestycje od lat 90. najniższe. Jak PiS obejmował władzę, to inwestycje ogólne były 20,1% PKB, w tej chwili 16,7% w roku 2021, no bo 2022 jeszcze tak. Nie znamy. Mamy sytuację, w której, no nie wiem, uzależniliśmy się od węgla i pierwszy raz w kraju, w którym miał być węgla na 200 lat, w tym roku zabrakło węgla. Zlikwidowali energetykę wiatrową, poprzez to, że pani Zalewska zlikwidowała gimnazja i bała się tego, że jej śmigło spadnie na głowę, w związku z tym zlikwidowała energetykę wiatrową przy pomocy PiS-u. To, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, wszystkie rankingi. No tak, wiemy, to wszystko spadło. Pytanie brzmi, czy to rzeczywiście wystarczy w takiej sytuacji jedna kadencja Sejmu? Nie trzeba bardzo szybko sprzątać, bo ludzie muszą odzyskać nadzieję. A czy jest już plan? Plan, prawda, powstają różne zespoły, powstają plany. Ja mogę powiedzieć jedną rzecz, że my wiemy, co trzeba zrobić w edukacji, jakie zmiany trzeba odwrócić, jakich zmian nie da się odwrócić, ale trzeba wykorzystać jakby, tak jak w judo, prawda, siłę przeciwnika. Siła przeciwnika, w związku z tym, co zrobić jakby wykorzystując to, co jest. I mam wrażenie, że tutaj mielibyśmy już jakiś plan. Mhm. Wiem, że są pomysły na energetykę, na zmiany dotyczące energetyki. Wiem, że są ustawy już dotyczące wymiaru sprawiedliwości, na przykład te, które przygotowała Justicja, które my jako swoje projekty składaliśmy. W związku z tym w bardzo wielu dziedzinach wiemy, co robić. Pytanie jest, co zrobić, żeby mieć 276 mandatów po wyborach i móc odrzucać weto prezydenta i sprawnie dzięki temu rządzić. Czy związki partnerskie to będzie ustawa zgłoszona w pierwszym miesiącu Sejmu, w trzecim, w dwudziestym? Ja bym chciała, żeby była w pierwszym, dlatego że my mamy bardzo dobrą ustawę. To ma autorstwa Moniki Rosy, która jako Nowoczesna przygotowała ustawę. To są dwa duże projekty dotyczące związku partnerskich przepisów wprowadzających. Tak. I to naprawdę był bardzo wysoko również przez społeczność LGBT oceniony projekt. Czyli to będzie ten sam zgłoszony? Ja mam taką nadzieję, no ale to jest kwestia umów koalicyjnych i to jest kwestia tego, z kim będziemy tworzyć przyszłą koalicję rządzącą. Nie, no jasne, oczywiście. Bo tam będzie koalicja w znaczeniu Koalicji Obywatelskiej, czyli Platforma Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni. Jestem pewna, że zarówno Inicjatywa Polska, jak i Zieloni jest absolutnie za. Oczywiście. Myślę, że dla bardzo wielu ludzi z Platformy to też jest ustawa, która jest dla nich do przyjęcia. Myślę, że nie miałaby z nią też problemów Lewica oczywiście. Pytanie, czy nie powie, że idźmy dalej, może się okaże, że nie jest problem stworzenia tego. Nie umiem nic powiedzieć o Hołowni, bo nie wiem, jaka jest ich wyobrażenie. Powiesz, zapyta ludzi jak zwykle. Że referendum zróbmy. Tak. Ja powiem tak, najwyższy czas na związki partnerskie w Polsce, bo uważam, że fakt, że ich nie mamy tak długo, to jest jedna z tych zaszłości, to jest jedna z tych rzeczy, które już dawno powinny być. Czy w przyszłości myśli pani o karierze europejskiej? Nie. I to jest następna rzecz. Ja uważam, że tyle jest rzeczy do zrobienia tu w Polsce, że absolutnie uważam, że Europarlament to jest jak trochę forma dla wielu polityków emerytury, a tak, nie... Tak, w pewnym sensie tak, to prawda. A ja się nie wybieram na emeryturę. Na razie jeszcze nie. No tak, bo 20 lat najpierw trzeba. Musimy kończyć, czas minął. Godzinka szybko leciała. Bardzo miło. Ja przepraszam za mój kaszel, ale no... I jeszcze obiecywam, że już dzisiaj nie będę kaszleć, bo to wymiar, jest... Znaczy sprawę zdrowia też trzeba zmienić w Polsce. O, ja się zgadzam, tak, bo ja i tak już chodzę tylko prywatnie. Powinno być tak. Powinniśmy mieć dobrą, powszechną edukację i powszechną dostęp do ochrony zdrowia. Zgadzam się, tym bardziej, że moja mama też pracuje, więc wiem, ile zarabia i to jest bardzo straszne. Moją i waszą gościnią była pani posłanka Katarzyna Lubnauer. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję przede wszystkim. Po drugie,
Dziękuję wam wszystkim, że byliście dzisiaj z nami i oglądaliście prezentację Zapraszam na Drinka. Przede wszystkim dziękuję moim oczywiście patronom na Patronite. To, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie, to dla mnie bardzo ważne. Nawet tą drobną kwotą 10 zł miesięcznie można już wesprzeć tych osób, jak widzicie, które mnie wspierają. Jest trochę, można do nich dołączyć, bardzo łatwo. Wejdźcie sobie na patronite.pl/jejperfekcyjnost. Naprawdę to prosta rzecz. Są za to oczywiście niespodzianki i różne podziękowania i tak dalej. To druga rzecz. A trzecia oczywiście zapraszam was serdecznie za tydzień. We wtorek o 20 jak zwykle, o 22 jak zwykle. Moim gościem za tydzień będzie Mr. Bear Poland 2023. Bo oni już sobie wybrali swojego mistera miśki. Ja nie znam jeszcze, także poznamy się już za tydzień. Widzimy się we wtorek o 22. Raz jeszcze serdecznie dziękuję. Jeszcze raz program. Dziękuję widzom. Dziękuję jej perfekcyjności. To był program Jej Perfekcyjność. Zapraszam na Drinka.